Hej wszystkim, tutaj Noemi i dziś pokażę Wam, jak wykonuję taki typowy artystyczny makijaż na Instagrama. Ten będzie akurat inspirowany paznokciami, które mam zrobione przez Sarę. Makijaż zaczynam od szkicu. Tym razem czarną kredką rysuję płomienie, które mam na paznokciach. Tak jak widać w kolorze czarno-różowym. Wszystko ze sobą ładnie blenduję, żeby czarna kredka zblendowała się z cieniem. Na oczy jako bazę nakładam korektor od Revolution. On jest bardzo jasny, mocno kryjący, więc do takich typu makijaży na pewno mogę Wam go polecić. Teraz tym różem z palety Rose Gold kreślę sobie załamanie górnej powieki, ładnie to wszystko blenduję i zabieram się do malowania cut crease. Jak widzicie, ono się pięknie tym korektorem i nawet tą główką, która jest dołączona do niego, pięknie się rysuje. Teraz z paletki Nabla Secret Palette użyję Play Hard odcienia. Ładnie wygląda na palecie, niestety już na oku ciężej jest ten kolor wydobyć, ale ja się nie martwię, ponieważ mam tutaj dodatkowy cień, który to wszystko uzupełni. Odcień z Glam Shopu o nazwie Virus. Teraz jak widzicie, płaskim pędzelkiem kreślę takie kocie oko tym samym różowym cieniem, który używałam poprzednio. Brew korektorem sobie ładnie odcieliłam, to jest taki nowy sposób, w który próbuję robić brwi ostatnio. I teraz czarnym cieniem z chudy rysuję jeszcze mocniejszy eyeliner, on jest taki rozmazany. Kreślę linię wodną oka, jeżeli chcecie, żeby Wam się nie rozmazywała ta linia wodna oka czarna, no to najlepiej jest sobie użyć zamiast kredki cienia. Na twarz użyję podkładu Lasting Radiance z Rimmela. To jest odcień 100, więc on mi tą skórę dużo mocniej przyciemni. Zresztą widzicie, że on jest w tym pudełku ciemniejszy. Ale czemu? Ponieważ na ciemnej skórze lepiej będzie widać błysk, lepiej będzie widać glow. Teraz z palety Mio 5 Points użyję takiego zestawiku do konturowania twarzy. On jest bardzo fajny, ponieważ te brązy są idealne dla jasnego typu karnacji, gdzie to konturowanie będzie wyglądało bardzo naturalnie. Ono się nie wybija. I oczywiście wszystkiego nakładam w nadmiarze, tak samo jak i brwi, oczy, podkład. Konturowanie też robię na maksa. Jeżeli chcecie robić takie właśnie makijaże instagramowe, to musicie pamiętać, że kamera i aparat zjadają ten makijaż. Im więcej, tym lepiej. Zresztą możecie się o tym przekonać porównując moje filmy ze zdjęciami. Jak przejdziecie teraz z filmu na mojego Instagrama, Noemi Sparkle, to zobaczycie, że na zdjęciach będzie to wyglądało fantastycznie. 100 razy lepiej niż na filmie. Teraz z palety NAT Natalii Siwiec. Wykonturuję twarz na sucho tym bronzerem Desert. Ma kolor takiego kakao z mlekiem. I teraz moja ukochana ostatnio paleta z Pixie. Tutaj są trzy rozświetlacze i użyję wszystkie trzy. Zacznę od tego najciemniejszego, złotego, potem przejdę do odcienia Clutch i na końcu użyję tego malutkiego. I nakładam go dosłownie jak puder wszędzie na twarz. Teraz biorę paletkę Nude Light od Huda Beauty. Pięknych dwóch brokatów różowych użyję na wypełnienie tych cieni. Jak widzicie, to się super błyszczy. Kolorek się trochę zmieni na lekko fioletowy. W międzyczasie możecie wpaść na mojego TikToka. Ostatnio zaczęłam na niego wrzucać jakieś filmy i powoli go ogarniać. Także jeżeli chcecie mnie trochę wesprzeć, to zobaczcie, jak mi tam idzie. Na końcu konturuję usta i maluję je szminką od Huda w takim chłodnym, nudziakowym, jasnym brązie. Na końcu użyłam trochę błyszczyka od Nabli. Rzęsy nałożone, fryzura ogarnięta, brwi wyczesane na koniec. Wstawiam je do góry. Teraz jest taki trend. Chcecie zobaczyć, jak to wygląda na zdjęciach, to zapraszam na mojego Instagrama. Z Wami się żegnam i do zobaczenia w kolejny piątek, bo w każdy piątek u mnie na kanale możecie spodziewać się nowego filmu. Do zobaczenia i cześć!